mam coś twardego. Ciągniemy. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w unboxingu paczki od Madzi. Słuchajcie, mam tutaj paczuszkę. Ale to jest jedna z dwóch paczuszek. Ja w ogóle może będę ją odpakowywać i w międzyczasie wam trochę poopowiadam, bo może część osób nie wie. Magda i sznur. Jak mi się kajdanki od Sadomaso rozwaliły, to się mam tym wiązać, czy co? Nie masz. W każdym razie, słuchajcie, Magda wymyśliła imię dla mojego psa. Jeszcze zanim miałam psa. A w sumie, że imię mu pasowało, to mu je zostawiłam. I ogólnie wyszło na to, że Magda jest matką chrzestną mojego Watsona. I stwierdziła, że wyślę coś dla niego, w sensie jakiś taki prezent, w końcu to jej chrześniak. Mam rozwalone nożyczki, ale jakoś sobie nie poradzę. No, nieważne. No i to jest jedna paczka. Była jeszcze paczka numer 2, która przyszła jako paczka numer 1. Magda stwierdziła, że coś mu wyśle, jeszcze się śmiała, ha ha ha, szykuj pół pokoju, mówię ha ha ha, no na pewno. I wszystko było fajne, heheszkowe, pośmialiśmy się aż do momentu, kiedy kurier stanął w moich drzwiach z taką wyrąbiście wielką paką. Okazało się, że młody dostał od cioci Madzi legowisko, które nie ukrywam, bardzo lubię, jakieś może porzucę zdjęcia albo fragment filmiku, bo no nie dało się nagrać tego unboxingu najzwyczajniej w świecie, w sensie unboxingu tego legowiska, bo było za duże i ogólnie to ledwo je wypakowałam. Uważam na pudełko, które jest w środku, bo Magda stwierdziła, że to jest jej ulubione pudełko. Ja nie wiem, czemu ona ma sentyment do tego pudełka, ale biorąc pod uwagę, że teraz ja mam jej wysyłać paczkę, to mam skorzystać z tego pudełka. Jezus, siostra, ażeś to zapakowała. YouTuberom się powodzi, kurwa, taśmy nie żałowała. Ale dostanę w twierdzę. Krupa, nie pomagasz, naprawdę. No i oczywiście dzisiaj przyjechał kurier. W sensie ta paczka przyjechała. Oczywiście wtedy, kiedy ledwo co umyłam łeb, włosy mam jeszcze trochę mokre, bo je niby suszałam, ale stwierdziłam, że jestem zbyt podjarana, że muszę tą paczkę otworzyć. Albo i nie. I ten. Nie. Widzę, że ja się dopiero dostaję do pudełka, nie? Jej, dostałam się, ale pudełko też jest zabezpieczone. Siostro, bardzo cię proszę, w kolejnej paczce nożyczki. No w ogóle gdzieś mi nożyk do tapet, który od was dostałam do unboxingu, zaginął, w sensie wsy słowo. Nie wiem, może ktoś mi podrąbał. Na pewno, bo wiecie, no taki nożyk do tapet to jest jednak coś, nie? Nienawidzę cię. Co on taśmę w tej swojej wiosce ukraińsko-rosyjskiej i zakleiła, no. Ja się tak czuję, że na przyszłość to dostanę w pierdziel, a nie paczkę, ale... No co, no trzeba, wiecie, tak to w rodzaju już bywa. Jej! Jaki szopuś! Magda, ale jeszcze nie ma świąt. Okej, okay, ogon mu piszczy. Środek ma taki mięciutki, to ma coś w ogóle w sensie takie do gryzienia. Jaki słytaśny! A się mały zaraz pobawi. Koń z warami obciągerami. Po prostu... Takie rzeczy tylko Magda. On ma zeza, czajcie, on ma po prostu strida i wary obciągary. Licha. Patataj, 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 patataj. Skąd się to wyczasła? Jaki! Jak? Wszystkie są pyszne.
piszczący, ona nie ma sumienia dla mnie po prostu. Ale jaki on jest milusi. Ej, nie, powiem wam, że te zabawki dla zwierząt są tak milusie, że po prostu bardziej niż takie dla dzieci. Jak macie dzieci, to polecam zabawki dla zwierząt. Są naprawdę takie smutne. Takie guziczki moje, takie... A, no jest też coś dla mnie. Beata Pawlikowska. Koty dla początkujących. Magda mi coś wspominała o tej... o Pawlikowskiej. Z dopiskiem pożyczam, więc się nie przyzwyczajaj. Moja kochana siostra. Ale dobra. Przeczytam sobie, zapoznam się chętnie. Bazgroliki, kotach. Jestem kociarzem i mężem. Zadeklamowanym kociarzem i właścicielem tej książki jestem ja. Kina. Co my tutaj w ogóle mamy? Istny kociokwik, kot w liczbach. Ej, ale to jest śliczne! Zobaczcie, jakie... Rysuj, gryzwul! Kopiuj i koloruj! Zapoznaj się z bazgrolikowymi pomysłami i pójść w wodze fantazji. Jeśli tylko kochasz koty, ta książka sprawi ci mnóstwo frajdy! Wiecie, co wam powiem? Gwarantuję, że chcielibyście zobaczyć coś na zasadzie... Narysuj kota po szarej linii i skopiuj go 3 razy, potem pokoloruj każdego inaczej. Chcecie to zobaczyć w moim wykonaniu, głównie ze względu na to, że ja jestem strasznie beznadziejna, jeśli chodzi o odtwarzanie czegoś narysowanego. Ej, ale zarąbiste, siostra. Zaprojektuj unikatową statuetkę złotego kota, no prawie jak złota kina. Zastanów się, w jakich kategoriach mógłby być przyznawany. Oto kilka propozycji, dopisz swoje. Najżałośniejsze miałknięcia, najsłodsze kocie oczka, najśmieszniejsza kocia scena komediowa, najbardziej denerwujący kot w filmie, najbardziej latająca kropa ever. Zaprojektuj strój na galę wręczenia złotego kota. Nie, ej, zarobiste. Nie. Dziękuję, siostra. O, kolejny kot do skopiu. Tego to na pewno. Nie, no tak powiem, że trochę słabo to rysują, ja rysuję lepiej. Ej, ale kropki, ja uwielbiam kropki, zawsze uwielbiam kropki. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak jest coś, co trzeba połączyć kropeczki, jeszcze takie po cyferkach, to w ogóle uwielbiam. Czuję się po prostu jak dziecko. Dziękuję. No, także misiaczki, oto unboxing paczki od Madzi. No, to jest coś dla mnie, zdecydowanie. Jest też coś dla kota, nie ten koń, po prostu. Koń dzisiaj jest for the win, nie? Jak, Magda, jak? Skąd, żeś ty to wytrzasnęła? No, także szopuś też jest fajny, jak mu głowa leci do przodu, a jak mu leci do tyłu, to jest ten szop, który ledwo żyje. No, a spoko, jak mój pies się do jego dorwie, to... I tak by za długo nie przeżył. Sam się nienawidzę. Dobra, Misiaki, to tyle na dzisiaj. Ja wam gdzieś tam właśnie dorzucę fragment tego... też inaczej, nie fragment unboxingu, tylko to jak wygląda legowisko. Tobie, Madziu, dziękuję. Jesteś po prostu najlepszą ciocią ever. Zaraz się młody idzie bawić. A ja się zabieram za kropkowanie. Znaczy nie. Ale chcecie, to może kiedyś live'a z tego zrobię. Dobra, Misiaki, to tyle. Standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!